No i to się nazywa, kurde, co ja zrobiłem w ogóle? Ja nawet nie wiem, co się stało, przysięgam, ja nie wiem, co się stało. Cześć, ja jestem Kamil, dzisiaj taki odcineczek z Lola. Wiem, bardzo dawno Lola nie było, dlatego postanowiłem coś jednak zmienić. No i przyszedł czas na Lola. Dzisiaj bez Oli. Ola ma teraz jakiś problem, dlatego nie będę wnikał w co na filmach, ale nie może po prostu wystąpić. Gramy sobie szybkiego Arama. Bardzo dawno nie było szybkich Aramków, więc ciśniemy z serią szybki Aramek. I tak z ciekawości gram postacią pierwszy raz, bo chyba nie miałem jeszcze okazji tak sobie tym pograć. Dlatego mogę tutaj coś nie umieć. Ale szybki Aram, mam nadzieję, że w miarę szybko pójdzie i nie będzie wielkich pro. Jezus, ale mnie kilka razy jeszcze odpchnęło. Jak to działa? Cholera. Robią nas tu... O co chodzi z tą tarczą? Ja mogę na siebie? Nie, czyli to muszę na kogoś dać. Zaraz to wykminimy. O, doskakuje tym. Ale bajerek. A, mana mi się skończyła. Dobra, dobra, dobra. Powoli to kminimy. Dobra, dobra. Co to było? Tak. Gadzie jeden. Bramę. O Boże, nie, 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 w tym się nie stoi, w tym się nie stoi. Ale nice, nice, nice. Tak, przepraszam, że jestem tak skupiony tą grą, ale bardzo dawno w Lola nie grałem. W sumie w ten doskok mogłem sobie odpuścić, nie musiałem go w sumie brać. Będę ładował w tą dzidę i w to E na początek. Jestem bardzo skupiony na grze, bo nie chcę jednak tego przegrać. O tym dziadzie, kurde, jeden ty. O ty pipo, o ty pipo, o ty pipo, o ty pipo. O i po mnie. Brrr, dobra, co by tu kupować? Ja nie mam pojęcia, co tu kupować. Lecę full damage. Lecimy dalej. Lecimy z tymi dzidami. Zobaczymy, tutaj chyba powinienem lecieć właśnie w damage i szybkość. Albo sam damage i HP, chyba HP prędzej niż szybkość. O ty pipo. Jak to nie... Jak to działa, że to go nie zabiło? No ale dobra. Damy radę. 3-3. To postaram się tak krótko. Krótki meczek. Mam nadzieję, że też się stęskniliście za Lolem. Jeżeli nie i chcielibyście jednak tego CS-a czy jakąś inną gierkę, to dajcie znać w komentarzu, ja chętnie przeczytam, czytam wszystkie komentarze. Czytam wszystkie komentarze i do wszystkich staram się jakoś jednak dotrzeć, żeby jednak spełnić wasze wymagania. Kurczę, najbardziej się boję tego Fiddlesticka, bo on rzuca te głupie ptaki, które mnie denerwują. No właśnie tego. Dobra, 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 dobra. Najlepszy to mam ult, kurde, mogę sobie wybrać mapę. Chodź tu pipo, no. Teraz cię zrobiłem, nareszcie. Tyle razy nie mogłem cię porobić. Teraz. O, ale jakbyś go zjadł. Ja cię kręcę. Bierz go. Bierz go. Dostał dzidę. Dostał dzidę. W niektórych momentach nawet nie wiem, co się dzieje. Kurczę. To jest tak... Lubię Aramy z tego powodu, że jednak ćwiczę sobie jakimiś nowymi postaciami, którymi nie miałem okazji grać, bo nie mam ich kupionych, bo jeżeli jest rotacja, to nimi gram.
A na ramach właśnie często jest coś takiego, że te postaci z rotacji częściej się trafia niż te, co masz. Nie robię też tak, że wrzucam tylko wygrane mecze. Wrzucam wszystkie mecze, tak sobie wsiadam do nagrywania. I nagrywam. Nie robię czegoś takiego, że o, bo ten mecz był wygrany, to go wrzucę. Staram się to, co mi wyjdzie w nagraniu, to wrzucam. Więc to też nie ma co liczyć, że o, ten mecz będzie wygrany, bo na razie idzie dobrze, no. O, nie. No właśnie, na tego ptaka danego się nadzieję. Nie ma co stać blisko siebie, bo ten rzuci tego ptaka i jest. Wiedziałem. Wiedziałem. Czego miniony się biją zamiast. Chodź tu. Dostał? Dostał, ale cholera za mało. No dobra, pójdźmy teraz w to. Cenice. 7-7. Dobra. Aż z tej dzidy, kurde, i co, po co był ci ten plus? Mam 2-1. Pamiętam, gdzie zginąłem jeden raz. Brrr, 7-7. Zaraz jakbym tak ultem się wbił, ale cholera. Może nie, może najpierw zginę raz jeszcze, żeby coś kupić, ale najpierw bym cholera chciał jeszcze troszkę pieniążków zarobić. I wtedy zginę i coś postaram się kupić. O nie, bo on wleci zaraz tak, że nie ma co. Nie ma co tanków, nie ma co tanków. Cholera, bo oni mają dwóch tanków. A ze mnie taki słaby tank. Ale zwalił tego ulti. Nie, bo on. Cholera, tam jeszcze jeden z naszych jest. Nice. Jednego nie ma. Gini. Nice. Porobisz go, gościu, porobisz go. Nie porobisz go. Dobra. No mi się nie udało, ale tak, kupimy to. Kupimy. Cholercia. Dobra, kupimy to. Kupimy to. Spróbujemy teraz. 8 level, no kurde. Ale wtedy zwaliłem. Ale nic nie mogłem zrobić w sumie. Tak na to też patrząc. Ult mam dopiero tutaj. Pod wieżą? Nie ma co pod wieżą. Pod wieżą nie ma co. Biegniemy z buta. O, dwóch zrobiłem. Trzech zrobiłem. Dajcie mi go. Chodź tu, gdzieś dzidy zaraz pociągnę. No. Kurde, trzech chyba zabiłem, tak? Nie wiem, czy dobrze widziałem. Jeszcze kurde im wieżę tam porobię. Nie wiem, jak to działa, ale robimy. Tak stukam trochę w tą myszkę, wiem, bo mam bardzo mikrofon blisko, ale chcę jeszcze sobie zamówić. O, wiedziałem, że to mnie uderzy. No wiedział. Nie, to szlak. Chcę sobie kupić statyw, tak żeby tutaj mieć się nad mortką mikrofon. Wtedy nikt nie będzie słyszał ani stuków klawiatury, ani żadnych szumów, bo będę miał mikrofon praktycznie przy ustach. I to będzie bardzo na plus. Dobra. Cholera, żeby nie złapał. Leżeć. Tam nie ma co.
No, zdzidy jak dostał. A to ulti było! Ale... Porobi go? Porobi go? Nie porobi go. A, żebym się na ulti, centralnie na ulti, żebym się wsadził. O, bardziej się już na ulti nie dało wejść, jak ja to teraz zrobiłem. Albo nie, 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 dobra, co? A, no to mnie nie stać jeszcze. Dobra, no to w takim razie nie, to w takim razie to. I jedną miksturę. Lecimy. Jak jest? 17-8. Ale dobra, oni wieży nie mają. Jesteśmy jednak trochę tam na plus. Bo w puszu jednak trochę wygrywamy bardziej. A zaraz jeszcze pójdzie. Gadaj, kurde, co? No. Lecę! Siad. Piesek. Piesek siad. Piesek sobie usiadł już. Tego bym porobił, cholera, ale za daleko. No, 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 dawaj go. To rekin był tu. Ja pierdzielę, i przez tego głupiego ptaka nie mogę użyć żadnego skilla, nie? Denerwuję cholernie. Wiem, wiem, pewnie dużo osób napisze, co ty robisz, ty jesteś tankiem, powinieneś się wbijać. Ja o tym wszystkim wiem. Tylko że ja bardzo nie lubię grać postaciami właśnie takimi, gdzie są tankami i mają się wbijać. Bo ja bym sobie najchętniej posiedział tam z tyłu, nie, że kasował killa. Posiedział sobie z tyłu, ja bym takimi ADC najchętniej sobie pograł, nie? Gdzie trzeba posiedzieć sobie z tyłu, pobić, zadawać damage'a jak najwięcej. Niekoniecznie, że KS-ować. O, szlak. Trafił tym cholerstwem. Ale dobra, dobra, jest dobrze, bo wygrywamy w pushu, no i w killach. Jeśli pójdzie tak dalej... Jak ten blitz go nie łapie? No kurczę, już druga sytuacja taka była. Że to nie siada na niego. No i ultem tutaj wjedziemy. Hop, hop, hop. Co ulta mi przerwało? Jakie gówno. Zginęłem. No tak. No tak. A, mogło być inaczej. Czy ja tego już nie kupiłem? Nie. A wydawało mi się, że to już kupiłem. No dobra. Teraz to. I miksturki. 26-25-3 KS Penta XD. Nie, chyba już wieży nie uratujemy. Chociaż może. No i to się nazywa, kurde, co ja zrobiłem w ogóle. Ja nawet nie wiem, co się stało, przysięgam, ja nie wiem, co się stało. Co ja zrobiłem. Ta, ale ze mnie wariat. Dobrze, że ten support tu przyszedł, bo jakby jego nie było, to chuj. Ja bym zginął już. O nie, wierzę, 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 wierzę. Ja... No i super, tak się ich robi. Tak się ich robi, no. W ogóle mam 11-4. Co tu się dzieje? W ogóle keruję im to. Jaki ze mnie, kurczę. Ofensywa, tak. Jak z tej dzitki dostał, to... Pękajcie narody.
tam z tej dzidy. Dobra, dobra, dobra. Oni są już na low. O cholera, my też mamy jednego na low, który niepotrzebnie wychyla. To sens go bić. A w sumie... No głupi ptak, ale bym go złapał. Dobra. Mamy to. Mamy to. Tak mnie jeszcze zjechał, ja cię. W ogóle tak patrzę, czy to się nagrywa, ale nie. Może być fajny mecz, może być fajny mecz. Jak ja go wrzucę, kurczę, co ja w ogóle zrobiłem? Szkoda, że pęty nie wywaliłem. Ale co ja w ogóle tam zrobiłem? Ja cię. Idę tylko po plusa. Ale jeszcze poro mogę nakarmić. Nie wiem, czy nakarmiłem. Chyba nakarmiłem. Chodź tu poro, jeszcze raz cię nakarmię. Łap to. O, ładny, duży poro. Dobra, biegniemy. O, już. Rzuciłem tą dzidę? Rzuciłem, ale nie siadła. Aha, bo ja tego ptaka wtedy dostałem, dlatego nie siadła. Nice, kurde, co to było? No nie, jeszcze mnie ten ptak dziabnął. Ładne loły, tylko dobra wbita. Seryjny zabójca, seryjny zabójca. Albo nie, to nie! O Boże, co ja zrobiłem? To jak ja to mogłem tak zrobić? Nie wiedziałem, jak przerwać ulta. Nie wiedziałem, jak przerwać cholernego ulta. Nie! Flesza zmarnowałem niepotrzebnie. Dobra, ale kupię sobie to. I kupiłbym coś sobie na HP, bo widzę, że oni cholernie HP ciągną. Ale co to takiego na HP bym mógł kupić? Zdrowie? O, może to bym sobie pozbierał na to. To by było coś, tak. Tylko jeszcze miksturki na zdrowie. Dobra, ulta jeszcze nie mam, więc nie zrobię to samo co przed chwilą. Biegnę. No więcej was matka nie miała, nie? O, przegrany mecz. To my już tego nie odegramy. Nie ma bata, nie odegramy już tego. Za dużo po prostu już jest. Za dużo, no za dużo w jednym miejscu. Za mocno pusznęli już nas. Ale... Nie ma co peszyć, może akurat się uda. Jest dopiero 20 minuta. No tam prawie 20 minuta. A nie takie mecze się wygrywało. A to ma być szybki Aram. Więc może jeszcze damy radę. Wykupię jedną miksturę, żeby mieć full. Biegniemy. W ogóle mam 2000, no prawie 2400. Czekajcie na mnie, biegnę. No musiałem to zrobić, no. On mnie wtedy... Nie, to nie on mnie zabił, ale musiałem. 42 kile. No kurde, my w killach wygrywamy. To jakim cudem to jest tak? Tak brzydko zrobione.
O boż, ty mój, jeszcze ten ptak mnie głupi trafił. Ja bym się tam dobrze wbił. No weź się tu dobrze wbij teraz. To jest cały ten problem, dobrze się wbić. Kurczę, blitz się trochę spóźnia. No nie! Ulti! Cholera, no. Nas trzech ich dwóch, ale to tanki. Dajecie, 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 dacie radę. Dacie radę, to się kameruje, dajecie. Jest, dobra. I tamtego... Dacie radę, dacie radę, dacie radę, nie dacie radę. Dacie radę! Wierzę w was, jest, wiedziałem, że dacie radę. Ale tak, wiedziałem trochę mniej, ale wiedziałem. A jak ja może zamiast tego bym zaczął składać sobie to? Widzicie, to też jest pomysł. To też jest pomysł, bo jednak HP daje. A mi HP teraz, ta cała regeneracja bardzo potrzebna jest. Dobra. No oczywiście ten ptak musiał dolecieć. No jakby, co by się stało w ogóle, gdyby on nie doleciał? No to przecież koniec świata by był, jakby on nie doleciał. Nie, 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 trochę dalej, no. Ciastka, 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 ciastka. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. O, fiddlestick. No nie, co? Jaki ciul. Nie mogłem go uderzyć nawet. No dobra, trudno. Co zrobisz? No nic się już nie zrobi, no nie, nie, nie damy rady już tego odpuszczać. Ile on ma? On ma 15, dlatego on tak kurczę bije. Jak dziwię, co on ma? Czy w razie czego... No cześć. Kurczę, no taki dobry teamfight i może dałoby radę to ugrać jeszcze. Taka niepewność w głosie, bo nie dałbym ręki, czy to się już da ugrać, ale takim dobrym teamfightem. Zawsze jest nadzieja. Nie takie mecze się widziało. Nie, w tą stronę, kurde, walnąłem. Nie, noż w dupę jeża, co to za ulti są magiczne. Ejo. Sojusznik pokonany. Poddać? Nie, no co wy.
Ekipa mistrzów się nie poddaje nigdy. Należy się wycofać, jasne. Nie, no rusz się! Najsi, kurczę, no! Udało się. Może taka defensywa słaba była, ale rezultaty jednak ma. Nie, zultował mnie. Sukin kot, zultował mnie. A już tak ładnie szło, już tak ładnie szło, no. Aż przychodzi taki kurczę typ i cię zaczyna ultować. Nie fajnie. Mam 33 asysty. Co to się dzieje? Czuję się normalnie jak taki prawilny support. No i który ma nawet tak trochę, nawet w miarę fajnie killi. Ostatnie odcinki z CS-a co były. Były bez kamerek. Bez kamerek teraz tak jak mamy trochę czasu. No bo sobie teraz tak biegamy. To może ja naprostuję, dlaczego one były bez kamerek. One były bez kamerek, bo nagrywałem to innym programem. LOL nie potrzebuje mi tyle procesora, czyli LOL jest zoptymalizowany bardziej niż CS, a na CS-a niestety potrzebowałem... No już biegnę, nie gincie. Na CS-a niestety bardzo mi klatkowało, albo jakość gry była inna, więc znalazłem inny program. I tym innym programem mogłem nagrywać bardzo ładnie, tylko z taką wadą, że nie mogłem mieć kamerki. Kamerkę, myślę, wymienię procesor, będzie już normalnie. Będę nagrywał OBS-em i będzie pięknie. Albo będę po prostu kamerkę nagrywał drugim programem i sobie po prostu w Vegasie to wklejał i wyjdzie na coś podobnego. Ola ci ich, robimy to, nie. Dobra, teraz ich bijemy. A, bo tu dwóch było takie, what? Dobra, idzie dobrze. Może... Troszkę tą wieżę walnąłem. Ale tylko troszkę. No i znowu tą wieżę. Czego mnie wieża bije? No. No i to się nazywa prawilny mecz, kurczę. Już to była taka przegrana, ale nie, oczywiście wygrana. Ja wiedziałem, nie takie mecze się wygrywało, to było do wygrania. Jak na koniec, kurczę, co ja tu zrobiłem, to musi iść na YouTube. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie tego szybkiego Aramka. No nie był taki szybki, ale... Zostawcie łapkę w górę, komentarz, możecie zostawić subskrypcję. Cieszę się, że oglądaliście do końca, jeżeli oglądaliście do końca. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.